Hello, witajcie kolejnego dnia. Kolejnym vlogu. Hello. Już dawno wstałyśmy. Podążamy na śniadanko. A za chwilę po śniadanku na basen oczywiście. Relaksujemy się i korzystamy z uroku w tej dżungli, bo naprawdę tu jest przepięknie. W tle te koguty pieją. Odgłosy dżungli. Odgłosy dżungli. Bardzo relaksująco tu jest, także na relaks bardzo polecamy. Polecamy bardzo ten hotel. Wchodzimy do windy. Lecimy na czwarte piętro na śniadanie. Mamy wybór z dwóch restauracji. Jedna przy basenie, jedna na czwartym. Dokładnie. Ale tutaj na czwartym piętrze bardziej nam się podoba widok i chyba w ogóle lepszy wybór. Lepszy wybór. Hotel ogólnie bardzo nam się podoba. Hotel nam się bardzo podoba. Jesteśmy zachwycone. Po prostu jest cudownie, naprawdę. Polecam wszystkim, którzy chcą pobyć w dżungli. Po śniadanku wzięliśmy jeszcze sobie kawkę. Siedzimy i tutaj relaksujemy się. I za chwilę uderzamy na basen, bo widzimy, że słoneczko wyszło. Zobaczcie, jak jest przepięknie dzisiaj. My już jesteśmy po śniadanku. Jerzem na basen zająć nam leżaczki, bo jak się okazało, wszystkie zajęte. I teraz musimy iść na Janusza po leżaki. Tak, 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 jadałam. Karty ci nie dam, to czekam na basenie, czy ja? Dobra, czekam tam. Także zabieram was na basen, sprawdzimy, czy są wolne leżaki. Bo jak się okazuje, tutaj wszyscy sobie rezerwują już leżaczki wcześniej. A my mamy taką fajną miejscówkę, gdzie nie trzeba iść właśnie po tym betonie, tylko po trawce. Tam, gdzie jest cisza, spokój. Też mam nadzieję, że będzie wolne jeszcze to miejsce. Także dobra, chodźcie, idziemy zobaczyć, czy są wolne leżaki. No zobaczcie, tutaj jest nasza oaza. Tak to fajnie wygląda. O tak, tutaj jest basenik. No i tutaj sobie przechodzimy. I to jest nasza oaza. Przyjemnie, stwierdzam. Bardzo. Także dum. Słuchajcie, już zajęłam nam nasze leżaczki. Chodźcie, zrobimy jeszcze taki mały tour wokół basenu. Misia poszła po gadżety do opalania. Ja wam powiem ze swojej strony, że jestem po prostu pod mega wrażliwym, tak zarobiliście w tym hotelu. Jesteśmy w środku dżungli i te wszystkie odgłosy w nocy i nad ranem, to naprawdę w ogóle szok. Nigdy nie byłam wcześniej w takim miejscu, także naprawdę warto było tutaj przyjechać, przylecieć, lecieć 16 godzin, przeżyć pierwszego jetlaga, jak to wszyscy tak mówią właśnie, że taka różnica. Faktycznie jest ta różnica odczuwalna. Także warto było. Bo naprawdę wspaniale. Jest to naprawdę bardzo przyjemnie, spokojnie. Można odpocząć od całego tego zgiełku miasta. Od codzienności zapomnieć właśnie o codzienności. Skupić się na danej chwili, odpoczywać i czerpać po prostu tą pozytywną energię z dżungli.
My dzisiaj póki co będziemy tutaj chillowały na basenie. Spróbujemy się trochę poopalać, pokorzystać ze słońca. A potem może was jeszcze gdzieś zabierzemy. Może w sumie się wybierzemy dzisiaj znowu do miasta, do centrum. Zobaczymy, wszystko zależy od tego, czy będzie słoneczko. Jeśli już się nie pojawi dzisiaj słoneczko, no to myślę, że wykorzystamy to i zabierzemy was do miasta. I może jeszcze troszeczkę więcej wam pokażemy, bo w poprzednim vlogu mogliście zobaczyć Monkey Forest. I tam właśnie skupiłyśmy się na tym, aby spędzić ten czas z mopkami w ogóle, tak, że może było trochę mało materiału. Ale jeszcze zrobimy wam właśnie taki materiał po mieście, po okolicy, jak to wszystko wygląda tutaj. Wczoraj wybrałyśmy się tutaj poza teren hotelu do marketu. Powiem wam, że jest bardzo bezpiecznie w ogóle. Za mną jest jacuzzi, jeszcze wam powiem. No i czekam na misie. Także odezwiemy się do was później. Słuchajcie, jeszcze sobie tutaj przysiadam i czekam na misie. Chciałam powiedzieć, że słoneczko się pojawia. O! Patrzcie, idzie misie. Misia, słoneczko wyszło. Chodź, zajęłam miejsca. Tak jak właśnie mówiłam, tutaj póki co chillujemy na basenie, później może się wybierzemy do miasta, do Ubud, jeżeli słońce już się nie pojawi dzisiaj. Ale chyba jednak się pojawiło. Także słuchajcie, póki co żegnamy się już razem w komplecie i odezwiemy się do was później. Także idziemy chillować. Pozdrawiamy! Słuchajcie, nie wiem czy mnie słychać, bo tutaj mamy mały wodospad. Ale przyszliśmy sobie jednak na prywatny basen. Cały basen tylko dla nas. Cały dzień chillowałyśmy się na basenie, nie pojechałyśmy nigdzie, tylko wypoczywałyśmy, leżałyśmy na leżaku, zjadłyśmy, a teraz idziemy sobie spacerować, porobimy jakieś foteczki i pocieszymy się tą okolicą i tą dżunglą, tak? Dokładnie. Chcemy wykorzystać, nie siedzimy w pokoju, nie zawulamy, cały czas aktywnie chodzimy po schodach, mimo że mamy wszędzie windy. Ale spalamy kalorie, spalamy to co jemy. Dokładnie. No to co, no zabieramy was na krótki spacer po okolicy. Chodźcie z nami. Jak widać, powoli już się ściemnia. Za około pół godzinki, godzinkę myślę, będzie już zachód słońca. Ludzie jeszcze siedzą na basenie. Slow down, would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever, forever. Wieczór. I że jesteśmy po spacerze, poszliśmy się przebrać, jak widzicie bez makijażu. Nagrałyśmy też dla was jakiś materiał. A teraz idziemy tydzień. A teraz lecimy na kolacyjkę. Póki co pozdrawiamy was serdecznie, mam nadzieję, że kolejny dzień z nami wam się dzisiaj podobał. Ja i mój mop mówimy see you soon. Jak widzicie, nie nakładam makijażu, nie pustujemy włosy, bo po prostu nie chcę się na to tracić czasu. Nie chce mi się, w ogóle jest tak pięknie, w ogóle chcę, żeby skóra poddychała. Mamy to w dupie. Mamy nadzieję, że nie straszymy, ale... Dobra, dawaj, bo koczka głodna. Dobra, to idziemy jeść. Lecimy jeść, także odezwiemy się do was później. See ya! Ha.
kolejny dzień. Dzień dobry, dzień dobry. Z porannej sesji fotograficznej. Właśnie, rano dzisiaj wybrałyśmy się, żeby porobić parę zdjęć. Jest przepiękna pogoda, dzisiaj od rana jest słońce. Jest mega upał. 9, już jest słonecznie, także zapowiada się piękny dzień. No słuchajcie, wracamy z tej sesyjki. Idziemy jeść, bo głodne. Bo głodne, w sumie mogłyśmy zjeść najpierw, tak teraz. Myślę, to byśmy spaliły te kalorie, bo tyle żeśmy narobiły teraz kilometrów. To takie kardio na czczu. Dokładnie. No i mam nadzieję, że Wam się spodoba efekt finalny sesji. A my się wspinamy po schodach znowu. Właśnie, my się wspinam po schodach, chodźcie. Zobaczcie, jak to wygląda. Wcale nie ma tak lekko. No hejka, my już jesteśmy po śniadanku. Wszystkie leżaki już tutaj zajęte przy basenie, bo wieśniaki to zajmowały. Także lipa, będziemy leżeć chyba w dżungli. Coś, czego nienawidzę. Do tego właśnie, że... Ale to jest niesprawiedliwe, wszyscy zajmują leżaki z rana. My nie robimy tego jak na Janusze. Przychodzimy i myślimy sobie, że no czekać jakieś fajne, a to dupa. Zajmują leżaki na Janusze, a potem idą sobie w pizdu i... I tyle. Leżaki stoją puste. Dokładnie, więc tak czy inaczej idziemy... Słabo, nie róbcie tego. No. Tak czy inaczej idziemy się przebrać i lecimy na basen? Mhm. Lecimy na basen prawdopodobnie, chyba że plany się zmienią, póki co się z Wami żegnamy. Do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia wkrótce. See you! Hello ponownie, my już jesteśmy po basenie. Słoneczko trochę zaszło, więc stwierdziliśmy, że wybierzemy się na wycieczkę rowerową. Tak, sprawdzimy jak to tutaj wygląda, jak jest zorganizowane i zabieramy Was ze sobą, bo mamy gadżety do tego odpowiednie, tak? Zabieramy ze sobą sprzęt. Także będziemy nagrywać. Także jedziecie z nami na wycieczkę rowerową po okolicy, a teraz wcześniej idziemy na... Afternoon tea. Afternoon tea. Która jest wliczona w cenę pokoju, bo jeszcze my nie wspominaliśmy, że my nie mamy zwykłego pokoju. Tylko mamy pokój o wyższym standardzie. Premier Club to nie jest taki zwykły pokój. Tak, dlatego korzystamy. No i lecimy na kawkę, herbatkę i na rowery. Także przed nami aktywne popołudnie. Chodźcie z nami. Lecimy. Lecimy. Już sobie usiadłyśmy. Te nasze kawki. I taki widok niezmienny od kilku dni ten sam. Can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say, everybody who wants to run, run. But I can't stop running because you're not running. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. We'll be right back.
widać, lekko zmęczona, wróciłyśmy właśnie z rowerów. Mam nadzieję, że wam się podobała wycieczka. Nam bardzo się podobała wycieczka po okolicy. Bardzo fajnie, że te widoki, tubylcy po prostu tak mili, że po prostu szok. Nie, dzieciaczki. Dużo piesków mogłyśmy zobaczyć po drodze. No i w ogóle super, żeśmy się zdecydowały na tą atrakcję. Wybrałyśmy oczywiście cięższą trasę. Cięższą trasę. Łatwiejszą, cięższą oczywiście. My jak zwykle musiałyśmy. Tak, wybrałyśmy cięższą. I było jeszcze z nami 3 osoby. Wszyscy inni poszli na dół łatwo. Wszyscy inni poszli na dół łatwo. Ale dwie z naszej grupy nie dawały rady. Dokładnie, czekaliśmy na nich, ale ostatecznie wszyscy ukończyliśmy wycieczkę. Trip był ciężki, raz pod górkę. Wycieczka trwała około godziny. Godziny zrobiliśmy, niecałe 8 km chyba. Tak, niecałe 8 km. Zobaczyłyśmy pola ryżowe przy okazji. Troszkę się zmęczyliśmy, ale nie było źle. Ale fajnie. Dużo było pod górkę. Zmęczenie wynika z tego, że tu jest bardzo gorąco jeszcze o tej godzinie, duszno, więc... Tego rower i wysiłek. Tak. No ale my jesteśmy bardzo zadowolone, że brałyśmy tą wycieczkę. Pewnie jakby było słoneczko w tej chwili, to byśmy leżały na leżaku. No, dokładnie. A tak wykorzystałyśmy. No i zobaczyłyśmy okolice. Także słuchajcie, póki co lecimy troszkę się odświeżyć. Wracamy na basen. Wracamy na basen jeszcze pochillować, bo u nas jest godzinka 16:15, także fajnie. Taka godzina wyrwana z dnia na rower. Nie no, super, ja jestem. Fajnie, ja też jestem bardzo zadowolona. Także jeżeli tutaj kiedyś będziecie, to koniecznie się wybierzcie. I korzystajcie z tych właśnie atrakcji tutaj, które one są hotel za darmo. Oferuje. Tak. Także atrakcje. A jutro wybieramy się chyba na jogę. Jutro idziemy rano na jogę, także. Będzie to nasz pierwszy raz. Tak. I do zobaczenia. Odezwiemy się później. Pa! Słuchajcie, przyszłyśmy na basen i zobaczcie. A co to za pływak? Hello! Unicorn! Na Bali! Widzicie, jest jeszcze z nami muszla, także jest bardzo busy na basenie. Zaliczona. Słuchajcie, jest akcja, bo by się przekonali, że zostajemy tutaj jeszcze jedną noc, ale okazuje się, że wracamy, znaczy, że jeżdżamy jutro. Czekaj, opowiem. Wracamy sobie z wycieczki rowerowej. Uchachane, zadowolone, planujemy, co porobimy wieczorem. Jutro? Tak, zrezygnowałyśmy, że dzisiaj nie jedziemy na miasto, tylko jutro pojedziemy. A tutaj nagle pod drzwi został wsunięty message. Mi się otworzyła, sprawdziła, okazuje się, że... Sprawdzam z maila. Mówię, o Jezu, faktycznie to jest drugi. Byliśmy przekonani, że drugi jest niedziela. Tak. No ale tak tutaj nam dobrze, że po prostu zapomniałyśmy o Bożym świecie. Nie sprawdzałyśmy, jaki jest dzień, jaka godzina, jaka data w ogóle. Nie, także... zapomniałyśmy o wszystkim, relaksowałyśmy się i zapomniałyśmy kompletnie, że już wyjeżdżam. No ale nic, no wjeżdżamy do kolejnego miejsca. Także widzimy się w kolejnym dniu, w kolejnym wyjazd roku. Jeszcze się nie kończy, jeszcze długo się skończy, bo jeszcze kilka miejsc przed nami do odwiedzenia, także... My lecimy na razie zjeść kolację. Oglądajcie kolejne vlogi. Tak, oglądajcie kolejne vlogi. Na pewno będzie wiele niespodzianek i przepięknych widoków. A my idziemy jeść. A my idziemy jeść, także chodźcie, zabieram was na ostatni wieczór w tym hotelu.
jeszcze na takie moje show. Dziewczyny tańczyły tradycyjny taniec balijski. Mhm. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Bardzo. Byłyśmy bardzo zachwycone. Przepiękne stroje, nie? Ta muzyka w ogóle. I w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, jak dziewczyny tańczyły w ogóle oczami i palcami u rąk. W ogóle szok, no. I tak wyginają palce właśnie. No, szok, szok. Bardzo nam się podobało i ta muzyczka właśnie taka... Tak już jesteśmy w populacji najedzone, wracamy do pokoju. Lecimy się pakować. Lecimy się pakować, bo rano nowa przygoda na nas czeka, także... Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Żegnamy się z Wami na dzisiaj. Życzymy Wam... Dobrej nocy. Dobrej nocy, miłego dzień dnia. Dobry. Dzień dobry. Zależy. No i widzimy się w kolejnym vlogu. Także pozdrawiamy. Oglądajcie. Oglądajcie. Dawajcie kciuki w górę. Komentujcie. Zapraszamy do subskrypcji przede wszystkim. Mhm. Pozdrawiamy. I dziękujemy za te, które już są. Tak. Bo ciągle rosną. Dzięki, dzięki, dzięki. Oh!